Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód wioskowych. Deszczyk pada, świetnie, bardzo mnie to cieszy. Zabieramy ze sobą drewno. Mamy mieć 100 drewna, więc potrzebujemy 98, 50 kamieni. No. 10 fajberu i 5 sztabek. I mam nadzieję, że to było wszystko, bo o większej ilości rzeczy nie pamiętam. Jest! Słuchajcie, mamy kropsy. Nawet udało się gdzieś tam podwójne złapać. Pojawił się napis. Świetnie. Mamy też kwiatuszkę. Dobra. O, krawy rosła. Czy to znaczy, że jesteśmy w stanie skończyć dzisiejsze zadanie? Myślę, że tak, słuchajcie. Myślę, że to jest do zrobienia. To sobie sprzedamy. To zostawimy. Zostawimy złotą jak... albo nie. Nie zostawimy złotej jagódki, sprzedamy ją też. Zanim jednak sprzedamy, to luknijmy, czy w ogóle jest sklep dzisiaj otwarty. Jest otwarty. Czy laboratorium jest dzisiaj otwarte? Jest otwarte. I czy jest otwarty kowal? Też jest otwarty. W związku z tym, słuchajcie, możemy wziąć wszystko, co mamy i tym wszystkim się zająć. To mnie ogromnie cieszy. I może... zaczniemy w takim razie od laboratorium. Myślę, że będzie najszybciej. Widzę, że kokosy znowu powyrastały, ale sobie na razie odpuszczę. 7-10. Kwiatka też nie złapie. Sklep sama. 7-20. Z jakimiś ludźmi porozmawiamy przy okazji, nie? Już chyba nie bardzo, no, coś tam miejsca mam. Mogę dać ci kwiatka. Link. Relaxing and inspiring. Dziękuję ci za to. Nie ma za co, polecam się. Jeszcze 20 minut. Jeszcze 10 minut. Link, dostałaś kwiatka, powinnaś mnie przed czasem wpuścić. 3, 2, 1. Hop, siup. Yeah. Dobrze, obadajmy sobie w takim razie naszego fosilka. Mamy kolejną kostkę. Okay. Aha, ale ja straciłam gdzieś kość, czekajcie, bo przecież miałam kość w domu do oddania. A na pewno jej ze sobą nie wzięłam. Gdzieś ją posiałam. No więc będzie się trzeba tepnąć. Dobrze, że teraz mamy taki wybór teleportów. Jak chociażby ten. Tu jest. Patrzcie, gdzie się schowała. Dobrze. Tu? Tu. Musiałam się zastanowić, czy w dobre miejsce się próbuje tepnąć. Jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Czy Carpenter jest dzisiaj otwarty? Tak. To mnie cieszy, bo nie moglibyśmy iść kurnika zamówić, a tak jednak możemy. Blacksmith od 9. Och, no. Carpenter też od 9. I sklep dzisiaj chyba też od 9. No. Tak. No to musimy poczekać. W sensie możemy się poruszać tutaj. I na przykład porozmawiać z Antonio. Zostanie dłużej na to. Spróbujmy złapać robaczka.
A mieliśmy go już? Jaki ładny. Jest zaoferowany i zdonatowany. Dobrze, ale go sprzedamy. A nie, nie wezmę soku. No trudno. Jest 9. Możemy iść poszaleć, słuchajcie. Będzie dzień update'ów, upgrade'ów i w ogóle. O nie, ale ja jestem Esa znowu. Jestem straszna. Jak mam iść teraz do Kowala, kiedy ja nie mam miejsca? On mi tych skrzynek nie otworzy po prostu. Chodźmy do sklepu, sprzedamy Samowi rzeczy najpierw. No, i pięknie. Zadanie zaliczone. Claim reward. Pięknie. Argent Request. No nie mam Dragon Fruta. No nic z tym nie poradzę. Super. Fajnie, że się udało. Cześć, Ewa. O, uważaj tutaj. Ścieżka może być śliska. Co tam, Lili? Jest za ciepło, żeby się przykrywać w nocy. No. Nie musiałaś dzisiaj podlewać, co? Prawda. Czysta oszczędność czasu. A w ogóle zauważyłam, że przecież mam konewkę i ona zajmuje mi miejsce. Cieszę się, że zaliczyliśmy to zadanie. Naprawdę. Mega. Mieliśmy jeszcze kwiatka ze śmieci. Przyda się nam miodzik. Ciekawe, czy pszczółki w zimie hibernują na przykład i nie tworzą miodu. Jak myślicie? Miło cię widzieć. Ciebie również. Otwórzmy skrzynki. Święci. Super. Szkło. Szkło. Dobra, nic ciekawego. Znaczy, ja bym ci mogła coś dać. To pewnie nic do mnie byś nie chciał teraz. No nie, to tak bez sensu trochę. Dobrze, idziemy w takim razie do muzeum. Idziemy do muzeum, a potem idziemy zamówić kurnik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy już od razu dostaniemy te kurki? Czym je karmić? Czy będzie jakieś pożywienie dla nich robić, czy co? Ciekawa jestem. Muzeum. Mamy chyba 77 rzeczy oddanych. Więc teraz 76. No dobra. Jeszcze jedna chyba i dostaniemy kolejną premię. Kolejny prezencik. Okej. Teraz tędy. Op, cebula. Zbieram cebulę, bo się cebula we mnie odzywa. Taki tam suchar. Okej. Czy już teraz będziesz na tyle dobra, żeby mi... Tak, będziesz. Zamówić kurnik. Czyli tu nie mogę, muszę na tym polu stawiać. No dobrze, to w sumie moglibyśmy... Tu, nie? Czy ja chcę płotek z tyłu? Chyba nie, szkoda miejsca. Zróbmy sobie tu kurnik. Tak, jestem pewna. Za ile będzie gotowy? 2 dni. No to nie kupimy kur dzisiaj. Ale moglibyśmy kupić... Nie moglibyśmy, bo nie mamy brązu. Wracamy. Wracamy do domu. Siema, kolego. Cześć, Ben.
ślimaczek? Chodź, będzie jedzonko. Teoretycznie mogłabym, ale nie chcę na razie ze względu na zwierzęta. Mogłabym kupić kolejny przedmiot do kuchni, żebyśmy mieli większą możliwość, wiecie, przerabiania rzeczy. Ale tak jak mówię, wolałabym chyba na razie nie ryzykować. To sobie przerobimy na żarcie. A jeszcze to. Okej. Tu coś tego nie. Tu potrzebujemy kilof. Dawaj no te jagody stąd. Tak to zrobimy. Tu potrzebujemy odłożyć jeszcze śmieci, a tu kwiatki. O. Czy jest coś, co mogę zrobić? Nie. To jest jedyna rzecz, którą możemy ugotować, bo niestety... Ale nie mamy żadnych innych przedmiotów. Nawet zwykły... nawet zwykła kuchenka się tak jakby nie liczy. No dobrze. Beef jerky zrobiony, czy tam raczej buck jerky. Mamy sierp, mamy na robaczki i jeszcze potrzebujemy wziąć ze sobą topór i może zamiast w takim razie sierpa. O. Tak to zrobimy? Tak to zrobimy. Idziemy do kopalni, słuchajcie. Idziemy do kopalni. Do kopalni? Nie, no co ja gadam? Przecież mieliśmy iść pod wodę. Jezu, nie do kopalni. Pod wodę, dziołcha, pod wodę. Co ja robię w ogóle? Co ja robię? To chciałam, to mam. Dobrze, teraz. Nurkowańsko. Go diving. Dobra. O. Hermit crab. Tego chyba nie mieliśmy? Nie mieliśmy. Coś się gdzieś otwarło? Czy się w końcu nie otwarło? Otwarło się, chyba się wyleczyło. Tylko pytanie brzmi... Gdzie? Tu potrzebujemy odblokować? W sumie to nie, w sumie to potrzebujemy tam iść. Czekajcie, bo teraz nie ogarniam. Musimy iść na górę. Tu mamy odblokowane. Okej, tu miało się zrobić, właśnie. Foczka tu na nas czeka, zaraz odbierzemy prezent. Mamy to? Mamy to.
Ale korzenie nie zniknęły. Dobra. Dobra, dobra. Dobrze, czy musimy się dostać tam? Odbierzmy prezent i oczywiście zaczniemy szukać. Właściwie w ogóle się skupiłam na tym, co się dzieje. You don't understand what's being said. A myślałam, że już będziemy teraz rozumieć. Wakame from Seal. Co to jest wakame? Dostaliśmy jedzonko. Best enjoyed cold. Okej. Dostaliśmy jedzonko. Spróbujemy. Ciekawa jestem, czy to będzie nasza dobra passa w tym odcinku w porównaniu do poprzedniego. Czy tym razem uda nam się zrobić wszystkie rzeczy, które sobie założymy. Teraz się najemy. W sumie zjemy to wakame, bo ono mało daje. Bug jerky daje szanse większe do łapania robaczków. Ciekawe. Czyli coś tam do łapania robaczków. No nie wiem, co to jest dokładnie. Tam gdzie teraz tu pływać z nami. W lewo czy w prawo? W którą stronę poleci? Czyli najpierw w lewo, a potem w prawo. Zjedzmy. Ma jeszcze długa droga przed nami. 17:20. Mamy się nieźle. Dawaj, dawaj. Wpuści nas teraz w ten obszar. Trzeba będzie na pewno złapać oba, żeby przejść tu. A tu jeszcze jedno, więc na bank tego dzisiaj nie zrobimy. Są one paskudne. No oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak. No tam coś leży. Coś leży, patrzcie. Bluma są. Trzeba z tego offering zrobić. No dobra. Mamy spory obszar do poszukiwań. I dużo szczęścia trzeba mieć, żeby szybko trafić w takim syfie. Nie ma na to żadnej
chyba reguły, gdzie szukać, gdzie zaczynać. Wydaje mi się, że są to tak randomowo rozstawione rzeczy. Dziewiętnasta, 40. Jest. Wow. No to chyba też potrzebujemy dwóch, bo to wygląda na takie dosyć duże. Ślimaczek przed nami, widzę. Tu otworzy jakieś przejście na dół. Dawaj ślimaczka. Zjedzmy też coś. No dawaj. Niech to wystarczy, żeby otworzyć te paskudne korzenie. Starczyło. Starczyło, słuchajcie. Możemy iść dalej. I co? Tam mamy iść, dobra. Jakaś kulka tu lata. Flowerwood jelly, czego też nie mamy na bank. To jest też to. Jest jeszcze do podniesienia. 22:20, za chwilę nas stąd tepnie. No i co teraz? It's getting late. No i tu się nie dostaniemy. Find a way to open the gate. No myślę, że the way będzie oczyścić pozostałe elementy. Do Wapulu Cave. No, tak mi się wydaje. Uff. Ale znaleźliśmy bramę. No i jest ciekawie, jest ciekawie. Wracamy. Ej, czekajcie, tu jest jakiś robaczek. Jak my stoimy z miejscem? Aha, cricket. Mam jeszcze pozbierać muszelki. Dobra. Styknie, wracamy do domku. Zdążyli jeszcze oporządzić skrzynki. Tu jest. Mm.
No, także powiem wam, że się dzieje. O, miodzik się zrobił. To nie mam miejsca chyba, co? No oczywiście, że tak. Nie, to zostawiamy. Nie, to też zostawiamy. To możemy sprzedać. I... Nie to. To, 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 to. To, to. To, to. I to. Okej. Weźmy miodzik. Ile kosztuje ten drugi? A tu zobaczyć. 80, a ten 40. Raczej z hibiskusa kosztuje więcej. No to faktycznie. Możemy jeszcze zagotować to, co mamy przy sobie. Super dużo roboty. Ale zawsze coś. Dobrze, moi drodzy. Czas podsumować ten jakże owocny dzień. A, relacja z Pablo się podniosła, super. I 300 monetek zarobionych, całkiem nieźle. W ogóle mam dużo kasy. Czy byśmy nie zapłacili jeszcze za postawienie kurnika? Czy ja coś przeoczyłam? Niemniej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I co, widzimy się w następnym. See ya!